Tak więc chcielibyśmy nam przedstawić bajkę po 12 miesiącach, także zapraszamy do wysłuchania. Była w chacie gospodyni. Miała córkę i miała pasierbicę. Pasierbica była dobra, a córka wypocznicą. Pasierbica zawsze miała główkę gładko przyczesaną, liczką umytę, sukienkę, choć biedniutką, ale czystą. Córka była roztargana, często nie umyta, a jak jej się spódniczka błotem nie chodziła, to w takiej pasierbicy wciąż chodziła. Ludzie na pasierbicę mówili ładnuśka, a córkę zaś brzydłonika. Więc na córka pasierbicy strasznie nie lubiła. Tak pomyślała sobie. Postawiam się jej, do lasu ją myślę. Niech tak gdzie w boru uśmiertnie. Nadszedł grudzień, padły śnieg i przyszedł głos. A srogie kury do jamice po polach chodziły i tumanami śniegu wyglądały. Raz co się dzieje, woła na cocha pasierbicę i mówi. Idź mi za ludko w las i nazbieraj kriołków. Jak ich nie nazbierasz, to się tu nie pokazuj, bo cię do izby nie wpuszczę. Hej, świecie, świecie! A gdzież tu w kątnym śniegu kwiatków szukać? Aż się biedna sierotka za głowękę chwyciła, aż się o ścianę spadła, bo z żałości noga wpuszczać nie mogła. A każesz ja teraz, skoro zimę piąłem,